Anna Wójtowicz, gdzie jesteś dziewczyną? Sencowa Cegielska mówiła o tym utworze, że wie co zrobić, żeby żyć dalej, żyć każdego dnia. Szczerze cieszyć się nim i nie czekać na sen. Właśnie takie ma podejście do życia ona sama i takie słowa, przepiękne słowa są w tym utworze, także posłuchajcie. I mówi ona, że przyznam, że ciągle powtarzając je, śpiewając na koncertach, dalej na mnie działają terapeutycznie. Pisząc tę piosenkę, głównie myślałam o tych kobietach, które czują się zagubione. Czasami mają 30, 40, czasami 50 lat, a już czują się starą, nie mają chęci do życia. Kochani, wszystko zależy od samopoczucia. A żeby samopoczucie sobie poprawić, trzeba zacząć na nowo. Czasami tak myślimy, że zacząć żyć na nowo. Nie zawsze można to zrobić, niezależnie od tego, ile ma się lat. Posłuchajcie tej piosenki w wykonaniu Anny Wójtowicz.
można spróbować na nowo, gdzieś każdego dnia. Będę cieszyć się i nie czekać się smakować to życie, postrzegać na wiele na pan. Trzeba zacząć od dziś tworzyć swój świat, smakować to życie, postrzegać na wiele na pan. Trzeba zacząć od dziś tworzyć. Roman Sawicki wciel się w utwór Piotra Szczepanika z 1966 roku, goniąc z kolorami. Kochani, takich utworów można słuchać bez końca. Matka żmówiła. Koncertowanie. No niestety, kiedy zmarł, wróciła do koncertowania.
W wieku 90 lat dała niesamowity koncert. Zaskoczyła w ogóle na koncercie wszystkich. Założyła krótką, piękną sukienkę do kolan. Długie buty czarne na obcasie, więc wychodzi na to, że wiek to tylko liczba. Kochani, pamiętasz, była jesień. Akompanuje pan Grzegorz Olszewski i pan Roman Sawicki.